Cześć. W tym filmie omówimy sobie metodę Clebsha i zgodnie z tą metodą policzymy ugięcie punktu C. Zapraszam. Na czym polega metoda Clebsha? Otóż zaczynamy tak naprawdę od zrobienia sobie całej statyki naszej belki, bo kluczem tej metody jest tak naprawdę funkcja momentu zginającego liczona od jednej ze strony, tak? Czyli musimy policzyć, zapisać funkcję momentu z jednej strony, więc w sumie zaczynamy od statyki, tak? Nasze reakcje to moment i siła pionowa VB, czyli zaczynamy od sumy wszystkich sił pionowych, ma to wynosić 0, czyli uwzględniamy obciążenie równomiernie rozłożone Q na rozpiętości 2A, siła pionowa 3QA. Te siły wyjdzie nam z tego wartość reakcji VB 5QA. Kolejne równanie, które wypadałoby zapisać, to suma momentów względem punktu A ma wynosić 0. Jeżeli to zrobimy, uwzględnimy wszystkie obciążenie, czyli siła na ramieniu i tak dalej, wyjdzie nam wartość QA kwadrat tego momentu. Wartość dodatnia oznacza tylko tyle, że założony przez nas zwrot w lewo jest dodatni, czyli że tak on działa w rzeczywistości, czyli w rzeczywistości rozciągana jest góra. I teraz tak, jeżeli mamy policzone już nasze reakcje, to praktycznie możemy zacząć metodę Clebsha, to znaczy zacznijmy sobie od wprowadzenia jakiejś zmiennej x-owej, oznaczmy sobie włókna, żebyśmy, to praktycznie jest tylko dla nas, tak, żebyśmy wiedzieli, czy nasze włókna są ściskane, czy rozciągane, i generalny układ współrzędnych, który nam posłuży tylko do tego, żebyśmy wiedzieli, czy końcowy wynik, który nam wyjdzie z plusem, czy to przemieszczenie jest zgodne z osią Z, czy może przeciwne. No więc ruszamy, tak? Generalnie cała metoda Clebsha bazuje na równaniu różniczkowym belki zginanej, tak? To jest to całe równanie, więc widzimy, że musimy mieć funkcję momentu. I od tego zaczynamy, tak? Zaczynamy sobie, idąc oczywiście od lewej strony, układamy funkcję momentu. Szczerze mówiąc, myślę, że jest to najcięższa rzecz, może nie taka hardkorowa, ale trudna, najtrudniejsza. Inaczej, jeżeli to ogarniemy, to w sumie metoda Clebsha jest już łatwa. No więc idąc z lewej strony, mamy moment QA kwadrat, który nam ściska dolne włókna, stąd wartość minus. No i to samo z obciążeniem równomiernie rozłożonym QX kwadrat drugich. Dajemy taką pionową kreseczkę, bo to oznacza, że to się wszystko dzieje w przedziale AB. No i teraz uwaga. Ta funkcja momentu ma być rozpisana dla całej belki. Więc musimy teraz dopisać, co się dzieje dalej. No i uwaga, metoda Clebsha polega na tym, że ten moment ma działać dla całej belki, więc nie może być tak, że licząc sobie moment w jakimś tutaj tym punkcie, tutaj jest w ogóle jakieś Q napisane, gdzie tutaj w ogóle tego Q nie ma. Więc idea polega na tym, że my to obciążenie równomiernie rozłożone będziemy sobie przesuwać do samego końca. I o nim zapominamy. Ważne jest to, że zaraz, skoro sobie coś dodaliśmy, to musimy to zrównoważyć, tak? I my tym dolnym będziemy się zajmować. Ok? Tym dolnym. Ale zanim do tego dolnego w tym przedziale BC, zajmijmy się może na razie tą reakcją 5QA. Najważniejsze jest to, że będąc zaraz w przedziale BC, ta siła 5QA działa do góry, czyli uwaga, nasza belka jakoś tak się zachowa, czyli włókna będą rozciągane, więc na pewno będzie plus 5QA. A jakie jest ramię? Ramię wynosi x minus 2A, tak? Jeżeli jesteśmy w jakimś tym punkcie i chcemy policzyć, jakie jest ramię, to tak naprawdę, uwaga, ramię w tym punkcie to jest, uwaga, stąd dotąd. No ale co to jest za odległość? Tak? Jest to cała odległość x-owa odjąć 2a. Mówiąc w skrócie, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć na pamięć tak naprawdę, to jest to zawsze siła x odjąć ta odległość, która tutaj stoi liczona od początku belki, tak? Z plusem, bo rozciąga. I uwaga, ten drugi człon, w sumie ten ostatni człon, który tutaj się pojawia, jakiś taki dziwny, to jest to ten kolor niebieski, to jest to nasze obciążenie równomiernie rozłożone. Ktoś mógłby powiedzieć, kurczę, dlaczego z plusem, tak? Z plusem dlatego, bo to działa
od dołu do góry, czyli nasza belka jest rozciągana na dole, nasze włókna dolne są rozciągane, stąd z plusem, stąd plus i taka sama ideologia, tak, w sensie ideologia, ta sama idea, tak, x minus 2a jest to odległość liczona od początku naszej belki, stąd jest minus 2a. Myślę, że to jest najtrudniejsze, tak? Jeżeli to się zrozumie, to się ogarnie, to cała metoda klepsza już jest łatwa. Dlaczego? No bo jeżeli podstawimy sobie pod ten wzór minus my, no to praktycznie ok, co robimy? No zmieniamy wszędzie znaki, tak? Minusy zamieniamy na plusy i odwrotnie, plusy zamieniamy na minusy. I teraz przechodzimy, no bo to jest w druga pochodna. W jest tak naprawdę funkcją ugięcia. To, co my chcemy policzyć, to funkcję w. Funkcję ugięcia. Nie chcemy jakiś w bis. Musimy to scałkować. No więc całkując to równanie, zawsze wyjdzie nam jakaś stała. A co z resztą? No resztę można powiedzieć, normalnie całkujemy jak w analizie matematycznej. Ktoś może powiedzieć, kurczę, ale o co chodzi z tym całkowaniem? To nie jest też jakieś może zaawansowane całkowanie. Zwróć uwagę, tam gdzie nie ma x-a, no, trzeba zawsze dopisać x-a, mówiąc w skrócie, tam gdzie jest x do jakiejś dowolnej potęgi, na przykład tak jak tutaj, x do drugiej, zawsze będziemy dodawać o jeden więcej, czyli x do trzeciej dzielić przez tę samą liczbę, czy moment, moment, x do trzeciej przez 3. 2 razy 3 to 6, stąd się tutaj wzięła szóstka i tak dalej. No, tutaj może być problem, bo tu jest nawias. W metodzie klepsza cała idea polega na tym, żebyśmy nie wymnażali tego i potem całkowali, tylko całkujemy teraz. Czyli 5qa przypisujemy sobie, a ten nawias traktujemy w ten sposób, że znowu, ok, kurczę, ten nawias był do potęgi 1, no to my robimy pyk do drugiej przez 2. I to samo się dzieje z tym wyrażeniem tutaj. Nawias był do potęgi drugiej, więc niżej będzie do potęgi trzeciej przez 3. A zaraz, skąd ta szóstka? No bo to była dwójka. 2 razy 3 to 6. Tak? I mamy scałkowane pierwsze równanie. To jest W'. W' jest to funkcja kąta ugięcia. No, musimy to jeszcze raz scałkować. I znowu otrzymujemy jakąś inną stałą. No i co? Literka A otrzymuje teraz x, bo została scałkowana. Guła kwadrat przypisujemy. Natomiast literka x, znowu to jest x do kwadratu przez 2 i tak dalej, tak? Mówiąc w skrócie, całkujemy sobie to zgodnie z tą samą ideą. Jeżeli to jest całkujemy, cały problem tego zadania polega teraz na znalezieniu stałych a i b. W jaki sposób znajdujemy stałe a i b? No bo jeżeli to się znajdzie stałe a i b, praktycznie finito, po zadaniu mamy policzoną funkcję ugięcia. Ale jak znaleźć stałe a i b? Z tak zwanych warunków brzegowych, może nie warunków brzegowych, tak zwanych warunków kinematycznych. W sensie, jeżeli znamy ugięcie bądź kąt ugięcia w jakimś punkcie naszej belki, który jest oczywisty, na przykład, nie wiem, 0, to musimy zapisać ten warunek. I jeden z takich tych ala oczywistych warunków jest to, że skoro to jest, kurczę, łyżwa pionowa, to kąt ugięcia tutaj jest zawsze równy 0. Moment, co to jest kąt ugięcia? Jest to ta pierwsza pochodna, czyli W' od zera. Kąt ugięcia jest równy 0. A co to oznacza? No, że musimy wszędzie za x'a podstawić 0 i przyrównać to do zera. No, ale zaraz, ktoś może powiedzieć, kurczę, tu było takie długie równanie, a dlaczego to jest takie krótkie równanie, tak? O co tu chodzi? Ano, chodzi o to, że skoro liczymy, zapisujemy jakieś funkcje ugięcia, kąt obrotu w punkcie A, to jesteśmy w przedziale AB. Nie potrzebujemy całej tej części w przedziale BC. Stąd praktycznie wykorzystujemy tylko tę pierwszą część, tak? No i zobacz, postawiamy zera, mamy 0, 0, same zera, stąd wynika, że A równa się 0. Kolejny warunek. Co to jest za warunek W od 2A? Otóż ugięcie w punkcie B ma wynosić 0. Dlaczego ugięcie ma wynosić 0? No bo jest to podpora. Czy jest możliwe, żeby ten punkt jakoś nam się przesunął, jeżeli to jest, powiedzmy, no, jakaś podpora, która uniemożliwia przesunięcie pionowe? No nie. Stąd wziął się ten warunek W od 2A, ma być 0. Jak to rozwiązać? Pod funkcję ugięcia, czyli pod funkcję W, wszędzie za literkę X montujemy 2A i przyrównujemy do 0. Tak? Jeżeli popodstawiamy wszędzie 2A,
zwróćcie uwagę, tak, 2 minus 2, pyk, cały ten nawias się kasuje. To samo tutaj, 2 minus 2 to się kasuje. Suma summarum, jeżeli się nie pomylimy i wytrwamy w obliczeniach, wyjdzie nam B minus 8 trzecich kół do czwartej. A to jest powód, żeby się cieszyć już, no bo mając A, mając B, możemy podstawić sobie do tego równania. A po co? No już jest w sumie finish, tak? Jeżeli podstawimy, no w sumie A jest 0, więc nie ma co podstawiać. Jeżeli podstawimy tylko literkę B, to jest finish, można powiedzieć. To jest funkcja ugięcia naszej belki zginanej. Co my w ogóle mieliśmy w tym zadaniu zrobić? Policzyć ugięcie w punkcie C. Jak teraz policzyć ugięcie w punkcie C? No punkt C jest odległy od początku o 2a plus a, o 3a. To znaczy, że teraz pod naszą funkcję ugięcia musimy podstawić sobie 3a. No i znowu mozolnie, tak, jeżeli wszędzie za x podstawimy 3a, nie pomylimy się w rachunkach, wyjdzie nam odpowiedź 13 trzecich qa do czwartej przez EI. EI oczywiście sztywność naszej belki na zginanie, jakaś tam założona na początku zadania. I to finish, tak? Czyli podsumujmy sobie ideę całego zadania. Zaczynamy od statyki, rozwiązujemy reakcję, zapisujemy funkcję momentów, no i potem podstawiamy, całkujemy i finito. Na tym polega metoda Clebsza. Generalnie jest to oczywiście układ statycznie wyznaczalny. A jak się robi statycznie niewyznaczalnych? No to na to może w innym filmiku. Oczywiście robi się to praktycznie tak samo, no tylko, że mamy wtedy większą ilość równań i jest trochę może więcej pisania, tak? Natomiast cała idea jest taka sama. No to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.